Nasz Bóg jest większy, On jest silniejszy, jest ponad wszystkim, to On jest potężny. Nasz Bóg uzdrawia, jest pełen mocy, nasz Bóg, nasz Bóg. W ciemności świeci Twój las, z popiołu podnosisz nas, nie dorówna Tobie nikt. Nasz Bóg jest większy, On jest silniejszy, jest ponad wszystkim, to On jest potężny. Nasz Bóg uzdrawia, jest pełen mocy, nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest większy, On jest silniejszy, jest ponad wszystkim, to On jest potężny. Nasz Bóg uzdrawia, jest pełen mocy, nasz Bóg, nasz Bóg. Nie wyrazi mocą słów.
wypełniłeś serce me. W dniu, gdy świat wkroczyłeś mu. Alleluja, on ukochał mnie, Król Zbawiciel. Jezus za krew nie zawiedzie mnie. Jezus za krew nie zawiedzie mnie. Jezus za krew nie zawiedzie mnie. Aż po krańce ziemi tej głos Twej prawdy będzie brzmieć. Twa miłość, Jezus, sprawia, że jestem wolna mocą krwi. Wszystkie moje troski nieść
naszym schronieniem. Dziękuję Ci, że Ty jesteś zbawieniem. Dziękuję Ci za wszystko, co w Tobie mam, Panie. Moi drodzy, w tym wspaniałym dzisiejszym dniu, kiedy chwalimy Boga, również jesteśmy gotowi po to, aby Go słuchać. Czy jesteście gotowi, aby słuchać, co Bóg do Was dzisiaj chce mówić? W związku z powyższym, nie wiem czemu, jakoś zjechali się dzisiaj wszyscy pastorzy z okolic. Widocznie tak ma być. No i wiecie, dzisiaj sobie tak stałem tutaj, tak wziąłem wyliczankę, pętliczek, na kogo wypadnie, na tego Benz, nie? Więc nie Benz będzie najpierw na tych pierwszych. Witamy bardzo Asię i Radka z Wolsztyna. Naszych przyjaciół, ludzi, którzy są z nami z życi od lat, a my z nimi. Także czujcie się swobodnie, zresztą co ja wam będę mówił. Ale było Benz i Benz było na mojego przyjaciela, którego już wszyscy doskonale znamy, dlatego że już 2 lata temu u nas był, ale też w zeszłym roku na naszym wyjeździe kościoła usługiwał nam słowem. Bardzo fajny człowiek, zakręcony na punkcie Jezusa, po prostu człowiek z obdarowaniem, również proroczym, człowiek, który umie mówić do życia ludzi, dlatego że Bóg posługuje się nim. Więc chcę cię zachęcić do tego, abyś otworzył swoje serce i był gotowy na to, co Bóg chce mówić do ciebie, abyś wyszedł stąd przemieniony, po prostu przemieniony. Aby twój umysł przyjmował to i wpadało to głęboko do serca, bo mówcą dzisiejszego dnia jest pastor z Kalisza Andrzej. Zapraszamy, Stawikowski. Mam na imię Andrzej Stawikowski, mam żonę i 3 córki. Fajnie. I to jest świat kobiet, tak naprawdę w moim domu. I to jest taki zupełnie inny świat niż mój. Zupełnie. To jest tak obce dla mnie, że się po tylu latach nie przyzwyczaiłem. I jest tyle napięcia też czasami pomiędzy nami. W ten sposób też tworzymy rodzinę, mając to napięcie i pokonując te wszystkie napięcia, które tam są w domu. Amen. Jeśli chcemy coś zbudować dobrego, musimy nauczyć się pokonywać napięcia, które są. Pan powołał mnie wiele, wiele lat temu jako lidera katolickiej odnowy charyzmatycznej, a potem jako pastora w 98 roku na początku. I to były dwa, tak naprawdę te ostatnie 25 lat to 25 lat dużego zmagania. Bardzo fajnych rzeczy, bardzo dobrych od Boga, dużo błogosławieństwa, dużo różnych rzeczy dostałem od Pana, ale też dostałem baty. Przez te 25 lat. Amen. Okay. Jak w kościele. Okej. Okay. Ale wiecie, nie wiem, czy chcecie słuchać o batach, tak, o pewnym bólu, ale ból jest częścią wzrastania. Ból jest częścią dojrzewania. Amen. Halleluja. Myślimy, że wszystko będzie dobrze, że wszystko tak gładko pójdzie, kiedy już zaczynamy budować kościół, czy budujemy na przykład swoje życie, że będzie tak z górki w zasadzie. Ale tak naprawdę jest i tak, i tak. I czasami jest z górki, czasami jest mocno pod górkę.
jest dużo radości, ale też i dużo łez w tym wszystkim. Hallelujah. Amen. Amen. Wiecie, ale zastanawiam się, jak zacząć to nauczanie. Nie mogę robić zbyt dużych wstępów, bo mi czasu zabraknie. Chyba, że aszerzy zamkną drzwi i nikogo nie wypuszczą. Okej. Żartuję. Kiedy jechałem tutaj do kuźni wczoraj, wiecie, kiedy się pożegnałem z żoną, dojechałem prawie do Ostrowa Wielkopolskiego i przypomniałem sobie, że nie wziąłem koszuli i marynarki. A żona mówiła tak, zabierz koszulę i marynarkę. Ubierz ją. Spodnie wyciągnij wieczorem, tak żebyś pognieciących nie wyciągał rano. Włosy ułóż, przejrzyj się w lusterku, bo mnie nie będzie, a musisz po prostu dobrze wyglądać. Nie wiem, czy dobrze wyglądam. Ale i mówi, i nie wkładaj kluczy do przedniej kieszeni, bo będziesz miał wypchane i tak będzie nieelegancko. Ja mówię, nie no, nie czepiaj się. Znowu się wtrącasz. Nie odzywaj się. To ty nie masz racji, ja mam rację. Włożę klucze, nie wezmę marynarki, wstanę rozczochrany. I będzie dobrze. Oczywiście tak nie powiedziałem. Ale kiedy zadzwoniłem, że zapomniałem tej marynarki, byłem w Ostrowie, to jest niedaleko, to jest około 24 kilometrów już. Moja żona mówi, wiesz co, to tutaj galeria jest po lewej stronie, wjedź sobie i kup sobie koszulę i marynarkę. O, ja sobie tak myślałem, no ciekawe. Mamy różny pogląd na budżet, widzę w domu. Okej, gdy tak fajnie jest tak zapomnieć i wjechać do galerii i sobie kupić. Ja no tak lekko to powiedziałam. Ja sobie pomyślałem, no nie wiem, czy by chciała po prostu, żebym przywiózł tą koszulę i marynarkę do domu i ją obejrzała później. No nie wiem, czy byście wy chcieli mnie oglądać w tej koszuli i w marynarce. Więc ja powiedziałem, wiesz co, misiu, ja zawrócę jednak do domu. Nie zawracaj, po prostu kup sobie. Ale ja zawróciłem jednak. I oczywiście przyjechałem prawie godzinę później. Wiecie, tak naprawdę można by powiedzieć, że się wtrąca w moje życie moja żona. I jest mi źle. O, jak bardzo źle. Muszę włosy poprawić. O, jak bardzo mi jest źle, nie mogę kluczy wkładać do przedniej kieszeni. Prawda? O, jak mi jest źle z tymi wszystkimi komentarzami jej. Tak, mi się źle żyje. I jest pewna niewygoda właśnie, kiedy ktoś coś mówi do ciebie, szczególnie kiedy żona mówi, albo bliska osoba. Myślimy, wiesz, nie atakuj mnie. Ty mnie atakujesz. Prawda? Mógłbym tak sobie pomyśleć. Prawda? Tak sobie pomyślałem. Ale prawda jest taka, to jest to, że coś tam leży nie tak na głowie i ona kiedy mówi popraw te włosy, to nie jest to, że ona coś chce złego w moim życiu, tylko chce, żebym dobrze wyglądał. Ona czasami ma rację. Czasami ja mam rację. I jak wypowiemy tą rację, po prostu ścieramy się. Coś się dzieje. Nie zawsze jest w tym samym czasie ten sam pogląd. Halleluja. O, cicho jest. Ale widzisz, jakoś tak Bóg wymyślił, że na bazie tej różnorodności, tej inności,
buduje się udane małżeństwo. Halleluja. Nie zawsze jest lekko, czasami jest ciężko, ale to nie zmienia faktu, że buduje się udany związek małżeński. Halleluja. Amen. Czasami w bólu, czasami pod górkę. Czasami trzeba ustąpić, żeby zachować pokój. Bóg wypełnił cię sobą, żeby ci się udało. Duch Święty wypełnił cię sobą, żeby ci się powiodło. Halleluja. Duch Święty nie wypełnił cię sobą, żeby doprowadzić cię do ruiny, żeby doprowadzić moje życie do ruiny. Bóg wypełnił mnie sobą, żebym całkowicie na Nim polegał, ufał Mu, amen, i żeby mi się powiodło. Halleluja. Amen. Jezus wypełnił mnie łaską. Wypełnił cię łaską. Wypełnił cię przychylnością. Umarł za twoje grzechy. Umarł za twoje choroby. Ogłosił cię niewinnym. Amen. Dał ci namaszczenie swoje. Zamieszkał cię Duch Święty. Dał ci swoje dary. Dał ci pewność zbawienia. Amen. Dał ci pokój. Dał ci radość. Dał ci przyjaciół. Halleluja. Amen. To wszystko dał ci po to, żebyś zwyciężał. Halleluja. Po to, żeby ci się udało w życiu. Amen. Amen. Halleluja. Pan nie przyszedł po to, żeby dobić cię. On nie przyszedł, żeby dogasić ten notek tlący się. I kiedy widzi już człowieka złamanego, to jeszcze go dogiąć i dobić. A, już jest złamany. To tak, żeby aż trzeszczało wszystko w jego życiu. O, boli go, o, fajnie. Moje dziecko jest w bólu. O, świetnie po prostu. Jest w tym bólu, a niech będzie jak najdłużej. O, ale ma grymas. O, jak ciężko przechodzi. A niech wie, że życie tutaj jest ciężkie. Nie? Bóg tak w ogóle się nie zachowuje. Ojciec, jeśli mamy do czynienia z Ojcem Niebieskim, a mamy z Ojcem Niebieskim do czynienia, On chce dobra dla ciebie. On chce łaski dla ciebie. On chce, żebyś z chwały w chwałę wszedł. On chce, żebyś wszedł z cudów w cuda, żebyś z wiary w wiarę wszedł, żebyś z nadziei wszedł do wiary, z wiary do otrzymywania. Halleluja, amen. Amen. On chce progresu w życiu moim. On chce rozwoju. On chce, żebym się posuwał do przodu. Halleluja, amen. Bóg dobry jest i On chce, żebym rósł. On cały czas chce cię błogosławić. Cały czas. Halleluja. Cały czas. Błogosławić. Dawać ci życie. Podnosić cię. Jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Koryntian mówi. Wszelkiej pociechy. Żebyście co? Też pocieszali tą pociechą, którą otrzymaliśmy od Niego. Coś otrzymujemy, żeby coś weszło do naszego życia i żeby to coś, co wchodzi od Niego, wyszło do drugiej osoby. Halleluja. Amen. Coś musi wyjść, coś musi przyjść od Boga i coś musi wtedy wychodzić. To nazywamy transfer, przepływ. Wtedy nazywamy to, że jesteśmy naczyniami. Halleluja. Amen. Że jesteśmy naczyniami, że Bóg przepływa przez nas. Usługujcie sobie tym darem, który każdy z was otrzymał. Darem łaski. Halleluja. Amen. Bądźcie pełni ducha. Przemawiajcie do siebie przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Halleluja. W Efezjan jest powiedziane, wypełniajcie się Duchem Świętym.
bo tam jest w Brytyjce, bądźcie wypełnieni, to tak wygląda, jakby jednorazowo byśmy zatankowali, ale prawda jest taka, że kiedy dojdziesz tam do oryginału, przeczytasz to, to wypełniajcie się nim, pijcie jego, napełniajcie się nim. Halleluja, amen. Wtedy to daje taki właściwy dźwięk w moim życiu. Wtedy moje życie, moje serce ma pewien rodzaj brzmienia w życiu. Halleluja, amen. Albo jestem słodkim winogronem, albo jestem kwaśnym winogronem. Nie wiem, kiedy idziesz kupić winogrono, to patrzysz i bierzesz takie najbardziej zielone, żeby tak jak poczęstujesz gości, to żeby tam aż się skrzywili, prawda? A ty mówisz, to częstuj się, masz tu winogrono takie dobre, prawda? Wiesz, nie kupujesz te takie najbardziej słodkie, najbardziej takie wielkie, takie żółte i po prostu delektujesz się winogronem, słodkie winogrono. Halleluja, amen. I my jesteśmy w 15 rozdziale Jana tym słodkim winogronem, które Pan przycina i naszym ostatecznie przeznaczeniem jest to, żebyśmy byli sprzedani na bazarze i żeby ktoś nas zjadł i żebyśmy byli słodcy. Halleluja, amen. Więc pytanie dzisiaj, nie chcę was rzucić wyzwania, ale ja głoszę do siebie, dobrze? A ty przy okazji słuchaj tego. Halleluja. Ja chcę być słodkim winogronem. Chcę być słodkim winogronem. Piotra, może przeczytajmy. Drugi list Piotra. 1:2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech się rozmnożą wam łaska i pokój. Halleluja. Możesz mieć rozmnożoną łaskę i pokój. Jesteś już w łasce, ale możesz ją rozmnożyć, pomnożyć przez sposób życia. To jak żyjesz. Sposób, w jaki żyjesz, będziesz Boga albo przyciągał, albo będziesz Go odpychał. Nie ma tak, że można sobie żyć jak się chce, a On po prostu cały czas przy nas jest takim wielkim, fajnym przyjacielem. Nie? Jest Ojcem, który nas kocha, ale z Ducha Świętego trzeba uczynić przyjaciela. A to jest sposób życia. To jest sposób życia. To jest to, jak żyję. To jak reaguję. Co mówię? Jak się zachowuję? Rok temu, w 2014, był to jeden z najtrudniejszych lat w moim życiu. Bardzo trudny rok. Jeden z naszych ojców odszedł z denominacji. Niektórzy znacie po prostu to wydarzenie. Akurat byliśmy na kongresie pastorów, bo to w Efezie, kiedy on się żegnał z nami. Było nas tam około 500 pastorów różnej maści. Pastorzy z Azerbejdżanu, z Kazachstanu, z Rosji, z Ukrainy, pastorzy z podziemnego kościoła wietnamskiego, z podziemnego kościoła chińskiego, pastorzy z Mongolii, pastorzy z Czech, ze Słowacji. Kiedy on to tak sobie powiedział, że odchodzi. Kiedy nas pożegnał, zostaliśmy sami. Byliśmy z żonami. Wiecie, faceci 40-50 lat w sile. Płakaliśmy. Po prostu płakaliśmy. Główny organizator nie był w stanie prowadzić spotkań. Wyszedł na scenę i płakał, jak dziecko. Nie był w stanie mówić. Nie był w stanie nas pocieszyć. Nie był w stanie dać nam nadziei.
tak ciężko. Byliśmy tak zdenerwowani na tego, który nas opuścił. Po prostu podniosła się w nas złość. Ból był niewyobrażalny. Nie chciało nam się rozmawiać. Byliśmy w tym Efezie. I wiesz, kiedy jest ból, nic nie chce ci się robić. Jest tak ciężko. Faceci, mężczyźni, kobiety, płakaliśmy. Nie wiedzieliśmy, co się stanie, co się wydarzy. Czy przeżyjemy? Czy przeżyjemy bez ojca? Czy przeżyjemy bez tej ostrości apostolskiej? Ból był niewyobrażalny. Chciało nam się krzyczeć, chciało nam się go wyzywać. Chciało nam się mówić, coś ty zrobiłeś, chłopie. Głupi jesteś. Może nie tak. Nie było pomysłu, jak przeżyć kolejne 3,5 dnia razem. Ale postanowiliśmy w bólu, w łzach, zwróciliśmy się do Pana i zaczęliśmy Go uwielbiać, bo to okropne uwielbienie pod względem wykonania. Wszystko grzęzło w gardle. Kiedy człowiek chce uwielbiać Pana bez nadziei, jest to ciężkie uwielbienie. Bo naprawdę trudno. Ale zaczęliśmy wbrew temu, co czuliśmy, podnosiliśmy ręce, płakaliśmy. Tu mongolscy pastorzy, chińscy. Tu jacyś wyglądają wszyscy, niektórzy jak muzułmanie, Azerowie, ciemni. Wiesz, twardzi Ukraińcy. Po prostu zaczęliśmy go uwielbiać. Podnieśliśmy ręce swoje. Z minuty na minutę robiło się lepiej. Z godziny na godzinę robiło się lepiej w naszych sercach. I wiecie, ten nasz ból, który był, przekuliśmy w uwielbienie. Nie zamieniliśmy go w większy ból. Powiedzieliśmy mu stop. Oczywiście formalnie mu nie powiedzieliśmy, wiesz, stop, boli mnie, stop. Ale zaczęliśmy aktywnie uwielbiać go. Niektórzy klęczeli. Większość chlipała tak pod nosem. Ściskaliśmy się jak rosyjskie baby później. Jak się już rozjeżdżaliśmy. Takie powiedzenie mam. Wiecie, jak Rosjanie się żegnają i Ukraińcy. Wiesz. Z Chińczykami było inaczej tylko. Okej. Ale byliśmy jak jedna wielka rodzina. Ten ból mogliśmy zamienić w dźwięk rozpaczy. Ale niechcąco zamieniliśmy go w taki dźwięk jedności ze sobą. Scaliliśmy się mocniej. Związaliśmy się mocniej. Halleluja. Mogliśmy spojrzeć na ten ból i mogliśmy powiedzieć, on nas pokona. On nas dobije. Co się stało? Bóg nas opuścił. Skończył się świat. Skończyła się droga. Skończyły się marzenia. Wspólna podróż. Będzie źle. Nie będzie dobrze. Mogliśmy po prostu wszyscy wejść w taką rozpacz, w coś takiego narzekającego. Wiecie, ale na szczęście nie było tam dużo Polaków, więc nie weszliśmy w to. Ale klęknęliśmy przed Panem w naszych sercach i zamieniliśmy ten ból w miejsce jedności, w miejsce wołania. Halleluja. Amen. Nie pozwoliliśmy sobie wydrzeć
przyszłości. I widzisz, kiedy jesteś w Kościele, kiedy budujesz Kościół, to budujesz go pewnym dźwiękiem, który jest w tobie. Twoje życie to jest pewien rodzaj dźwięku. Halleluja. I Bóg chce, żebyś był słodkim winogronem. On chce, żeby wydarzenia, które się dzieją, przykre, często przykre, żeby nie zmieniły się w taki dźwięk rozpaczy. Wiesz, to jak postrzegamy dane zdarzenie, to znacząco wpłynie na mnie, jak postrzegam to wydarzenie. I mogliśmy spojrzeć na tą całą przykrą sytuację i mogliśmy powiedzieć sobie, to nas pokona. Pokona nas ból. Pokona nas odejście jednego człowieka. Świat się zawalił. Ale nie pozwoliliśmy, żeby te myśli przerodziły się w jakieś obsesyjne myśli, które by zawładnęły naszą duszą. I tak było bardzo trudno. Bo jest też miłość, pewne złamanie miłości. Jest jeszcze sentyment. Sentyment jest okropną bronią piekła. Prawda? Kiedy człowiek nie widzi przyszłości, to wtedy zaczyna wspominać najlepsze wydarzenia z przeszłości. I chce koczować w tych wydarzeniach z przeszłości. Gdy tymczasem błogosławieństwo jest umieszczone w przyszłości. Moje błogosławienie przez Boga jest umieszczone w przyszłości. Twoje największe błogosławieństwo jest w przyszłości, nie w przeszłości. Halleluja, amen. Amen. Dlatego bardzo ważne jest, kiedy budujemy Kościół, ukształtować w sobie ten dźwięk słodki, gdzie wydarzenia właściwie zinterpretuje. Skąd się bierze pogląd mój? Skąd się bierze postrzeganie Jezusa i Jego Królestwa? Czy to przykre wydarzenia, one tworzą we mnie to postrzeganie? Czy słowo od Boga, czy to, co Duch Święty przygotował dla mnie, dla was, powoduje to postrzeganie przyszłości twojej? Jak postrzegasz przyszłość? Czy ją dobrze widzisz? Jak ją widzisz? Czy ją prawidłowo widzisz? Prawidłowo czy pod wpływem Ducha Świętego widzisz przyszłość? Czy ból powoduje to, że pozwalasz temu bólowi przemawiać mocniej i tworzyć w tobie rozpacz? I tą rozpaczą po prostu tworzyć przyszłość. My byśmy nic nie zrobili, gdybyśmy popadli w rozpacz. Gdybyśmy powiedzieli, koniec jest. To jest ciężkie, to jest ponad nasze siły. Nie wiemy, czy się podniesiemy, czy się ruch nie rozpadnie. A wiecie, kiedy zakłada się wspólnotę albo kościół, to się myśli, a będzie już tak wszystko pod górkę, będzie tak szło, będzie tak żarło, że o. A tu nagle ten coś powiedział, tamten coś, tu swoje 3 grosze, ja coś swoje 3 grosze, tutaj nie wkładaj kluczy do kieszeni, weź marynarkę, wyciągnij spodnie, żeby nie były pognieciona, prawda? A włosy, przejrzyj się po prostu w lusterku. Może, ile ja mam tych rzeczy zrobić na raz? Wiecie, można to przekuć w takie narzekanie. Można zrobić z tego bardzo ciężki moment w życiu. Ale można też zamienić go w taki fajny, dobry moment w życiu. Amen. I ja chciałbym się dzisiaj zachęcić, że jeżeli przechodzisz jakiś trudny moment w życiu, to oczywiście nie udawaj, że nie przechodzisz, ale po prostu zamień go w dobry moment. Zamień go w takie miejsce, w którym widzisz, że Pan może ci pomóc. Amen. Bóg wszelkiej pociechy, który chce cię pocieszyć, żebyś ty potem mogła pocieszać innych. Halleluja.
Amen. Ten trudny moment, Bóg wchodzi w ten trudny moment, pociesza ciebie i mnie i potem my możemy pocieszać i zachęcać innych. Hallelujah, amen. Więc z tego trudnego momentu naucz się przechodzić do tego słodkiego dźwięku w swoim życiu. Amen. Hallelujah. W ten sposób budujemy Kościół, w ten sposób budujemy udane przyjaźnie, w ten sposób budujemy relacje, w ten sposób małżeństwo budujemy swoje, w udany sposób. Hallelujah. Amen. Amen. Duch Święty wypełnił mnie sobą po to, żeby nastąpiło prowadzenie w moim życiu. I kiedy byliśmy właśnie w tym Efezie i mogliśmy po prostu tą rozpacz przekuć w jeszcze większą rozpacz, postanowiliśmy, że poddamy się Duchowi Świętemu, że On nas wyprowadzi z tego. Dlatego, że kiedy Bóg ciebie prowadzi, to prowadzi cię ku czemuś lepszemu, nie ku czemuś gorszemu. Amen. Hallelujah. Amen. Nie widać w Biblii, żeby Bóg kogoś poprowadził, a ten ktoś, kto był prowadzony, to doszedł do takiego miejsca, że było jeszcze gorzej w jego życiu. Chociaż pozornie możemy powiedzieć, no, może mnie tak prowadzi, nie? Bóg tak nie prowadzi. Nie prowadzi cię. Wyprowadza cię z tego miejsca. Nie do końca może rozumiesz, co przechodzisz. Nie do końca ja rozumiem, co przechodzę. Prawda? Nie mam całej pełnej takiej jasnego obrazu swojego życia, ale ja zaufałem Panu, że On będzie prowadził mnie. Zaufałem Duchowi Świętemu, że On ma dobre miejsce dla mnie. Halleluja. Że nie będę narzekał w życiu. Że nie poddam się bólowi. Halleluja. Że kiedy przyjdzie rozczarowanie, to ja właściwie zinterpretuję wtedy to rozczarowanie. Kiedy ktoś mnie sprzeda, to ja nie powstanę w sile po to, żeby się dokonać rewanżu. Kiedy bracia mnie sprzedadzą i wtrącą mnie do studni, ja tam nie utknę na zawsze. I Józef jest bardzo dobrym przykładem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 45 i 5 i dalej. Lecz teraz nie trapcie się. Wtedy, to jest wtedy, kiedy już on dał się rozpoznać braciom swoim. Znacie tą historię, tak? Jak został sprzedany. Lecz teraz się już nie trapcie. Dlaczego mieli się trapić? Bo myśleli, że teraz brat dokona rewanżu i zetnie im głowę po prostu. Ma władzę, jest znaczącą osobą w państwie. Teraz może dokonać rewanżu, teraz jest w sile. Okazało się, że żyje i że pamięta wydarzenia. Nie stracił pamięci. On nie stracił pamięci, ale nie pozwolił bólowi przerodzić się w urazę. Ten ból nie może przerodzić się w urazę w naszym życiu. Hallelujah. I mamy te przykłady wszystkie, nie po to, żebyśmy się zachwycali tym, jaki był Józef. On jest przykładem tego, jaki ja powinienem być. Kim się powinienem stać pod wpływem okoliczności? Okoliczności nie są pozytywne, dlatego jest potrzebna nam wiara. Wiara to jest coś, co pozwala nam przejść negatywne okoliczności. Dlatego, że są negatywne okoliczności, jest słowo posłane do twojego i do mojego życia, żebyśmy się przyglądali temu słowu, żebyśmy byli wpatrzeni w to słowo. To słowo jest nadzieją, to ono nas przeprowadza. To, co obiecuje ci Bóg, to jest to, gdzie mocno musisz uchwycić tego w swoim życiu. Halleluja, amen. I kiedy jesteś już w sile, kiedy już po prostu przeszedłeś ten ból przeszedłeś, rozpacz przeszedłeś, rozczarowanie przeszedłeś sprzedanie przez braci, przeszedłeś więzienie, prawda? Niewłaściwe świadectwo o tobie. Ktoś może powiedział coś negatywnego, prawda? Może ty coś powiedziałeś negatywnego. Każdemu się zdarza powiedzieć coś negatywnego na drugą osobę. Wiesz, wycofaj się z tego miejsca mówienia negatywnych rzeczy. A kiedy już rośniesz w siłę, nie używaj tej siły, by niszczyć drugą osobę.
by dokonywać rewanżu, ale użyj tej siły, by budować Królestwo Boże, by budować lokalny Kościół, by budować dalej dźwięk swojego serca i w taki sposób, że wtedy, kiedy masz okazję do rewanżu, to nie rewanżujesz się, ale błogosławisz wtedy, używasz siły do błogosławieństwa innych. Halleluja. Żeby pokój i błogosławieństwo mogło się rozmnożyć. Ja potrzebuję, Bóg potrzebuje mnie znaleźć we właściwym miejscu mojego życia. Właściwe miejsce to jest to, że jestem miłosierny, tak jak Ojciec Niebieski jest miłosierny. Halleluja. Jestem przebaczający, tak jak Bóg jest przebaczający. Jestem pełen łaski dla kogoś, bo sam potrzebuję jej, bo jestem w słabościach i potrzebuję Bożej łaski w swoim życiu. Halleluja. Amen. I zobaczcie, co robi Józef. Józef mówi tak, nie trapcie się, ani się, nie robcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Ósmy wers. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona. Nie wyście mnie tu wysłali. Wiecie, co za wspaniałe spojrzenie. Józef mógł powiedzieć, wiesz, zostałem sprzedany, ale wiecie, co on powiedział? Bóg mnie wysłał tutaj. To trudne. A nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale kiedy nauczymy się ból przekuć w uwielbienie, we wdzięczność, to znacząco przyczynimy się do budowania Kościoła, do budowania tego domu, do budowania naszego życia, które będzie trwało i przejdzie w pokolenia. Halleluja. Amen. Dlatego zatem jest bardzo ważne, żebyś ty i ja, żebyśmy nauczyli się interpretować wydarzenia, bo możemy na to wydarzenie spojrzeć z perspektywy bólu, sprzedania, a możemy spojrzeć na nie, Bóg mnie wysłał, jestem tutaj. Trochę mnie boli, trochę pobędę w tym, ale wyjdę z tego zwycięsko. Nie będę rewanżował się na braciach. Halleluja. Amen. Amen. Ale musimy wiedzieć, że wydarzenia, które przechodzimy, trudności, które przechodzimy, Bóg jest źródłem wszelkiej pociechy. Halleluja, amen. Że On, Duch Święty jest pomocnikiem, to znaczy, że ja będę w miejscu, w którym będę potrzebował pomocy. Bo On jest pomocnikiem, to znaczy, że ja będę w miejscu, w którym utracę siłę, to ja będę w miejscu, w którym będę potrzebował rozpaczliwie Jego myśli. Halleluja. Bóg ma myśli, których ja potrzebuję mocno w życiu. Musimy wiedzieć, co jest Bożym pragnieniem. Bożym pragnieniem jest to, żebyś podnosił ludzi, żebyś ich zachęcał, żebym ja zachęcał, żebym zachęcał swoje córki. Nie mówił, a wy wstrętne rekiny, darmo zjady, zjadacie tylko wszystko z lodówki, a ja muszę napakowywać ją. Nigdy się nie pytacie, ile to wszystko kosztuje. Tato loda, to żółty ser, już teraz z dużymi dziurami, z małymi. I to wszystko tam ma być. Nie znoszę was. Wiesz, tak nie mówisz, kiedy kochasz swoje dzieci. Podnoś ludzi wokół siebie. Jeśli jesteś dobrym rodzicem, to budujesz swoje dzieci, nie rujnujesz je. To kupujesz tego kaktusa i za chwilę idziesz po tego niebieskiego loda. A ja na 4. piętrze mieszkam. Karl Gustaw powiedział dla mnie, że to jest Boże błogosławieństwo, żebym chłód w życiu. To dobre. Pozbądź się tego trudnego dźwięku. Ja nie mówię, że teraz się pozbędziesz w sekundę, bo to jest proces. Musisz być włożony w różne wydarzenia. Szeroko drzwi się otwarły dla zwiastowania Ewangelii, ale przeciwników jest wielu. Mogą być szeroko drzwi otwarte dla Ewangelii, ale przeciwników jest wielu. Tak powiedział Paweł w Koryntianach.
Trudziliśmy się we dnie i w nocy, w łzach, w bólu. A co mnie spotyka w takim mieście w następnym, Paweł powiedział, to to, co mnie Duch Święty przekonuje, że będzie tam ból i cierpienie. A teraz charyzmatycy, tam będzie tylko przebudzenie w tamtym mieście. A w tamtych czasach Duch Święty przekonywał Pawła, że będzie ból i cierpienie. Dlatego naucz się przechodzić dobrze cierpienie. Po tylu latach, kiedy jesteście razem, znacie te wszystkie plamy na tej szybie, weź tą gąbkę i ścieraj te plamy. Nie opowiadaj o nich, bo co zasiejesz, to zbierzesz. Prawda? Nie opowiadaj. Naucz się tworzyć Kościół w piękny sposób. Halleluja. Amen. Cieszcie się, muzykę macie wspaniałą. Po prostu podpalajcie pod to ogień cały czas. Podkładajcie. Bóg dał wam namaszczenie, żebyście pomnożyli namaszczenie. Dał ci dary, żebyś pomnażał dary. Ja nie potrzebuję być dobity przez ludzi. Ja potrzebuję być zachęcony przez ludzi. W naszym narodzie, w naszym kraju my potrzebujemy naprawdę dać sobie ten głos wsparcia. Halleluja. Amen. Ty, Panie, przychodzisz tutaj, dotykasz, uzdrawiasz duszę, przytulasz, wylewasz czule. Zrobię kroku bez łaski, nic nie znaczymy, bo w Tobie moc naszych kolan, bo w Tobie jest nasza siła. W Tobie mogę, w Tobie mogę zwyciężyć i wstać. W Tobie mogę, w Tobie mogę zwyciężyć i wstać. W Tobie mogę. Yeah.